mega grubasem, a ty, Luczek, będziesz super chudy! Jak to super chudy? Na razie jestem normalny. Ty jesteś taki gruby! Ej, nie śmiej się ze mnie, bo jeszcze się pobniejszy. I czekaj, co ci się stało? O, Pipek, jakoś dziwnie się czuję. Czemu ja mam takie chude części ciała? Ja nie mogę, Luczek, ty wyglądasz jak taki mały patyczak i nawet mógłbym cię w sumie zjeść. Nie no, Pipek, ty jakbyś mnie popchnął, to bym chyba wyleciał. Co? Ej, dobra, mogę cię w sumie popchnąć i chyba to teraz zrobię. Chodź tutaj, leszczu, muszę cię wywalić. Gdzie ty wyleciałeś? Nawet cię nie widzę. Ała, Pipek, to bolało. Dobra, weź, bo ja jestem taki chudziutki, nie dam rady. Patrz, ty ledwo to przeskakujesz, a uważaj, bo tutaj są takie kolce. I teraz chwileczkę, jak ja, co? Nie zmieszczę się tutaj, dlaczego? Chyba musisz w takim razie zostać chudy. Jak to nie? Ja wolę być grubym, tak? Poczekaj, może się tutaj zmieszczę, ale nie, tu jest w ogóle strasznie dużo osób. Chyba muszę zostać taki chudziutki jak ty. Musisz pobiegać w kółko, wtedy staniesz się coraz bardziej chudy. No dobra, jak ja nie lubię ćwiczyć, ale muszę to zrobić i patrz, pomniejszyłem się trochę i jak jeszcze bardziej poćwiczę, to wow, jestem taki chudziutki jak ty. Dobra, ty tak śmiesznie wyglądasz i teraz przechodzimy tutaj w środku. Tak, patrz, co się dzieje, możemy tutaj przejść coraz dalej i świetnie, ale tutaj jestem taki malutki, nie wiem, czy to przeskoczę, ale ledwo mi się udaje. Bycie małym nie jest takie proste, możemy tutaj nie doskakiwać. Tak, ale mi się chyba udaje i patrz, jestem już na kolejnym checkpoincie. Teraz idę jeszcze dalej i tutaj musimy uważać, bo te deseczki są takie chude. Jakbyśmy byli grubsi, to może się zapadniemy. Tylko Pipek jakoś dziwnie się czuje. Czekaj, coś się ze mną dzieje. Luczek, co tobie się dzieje? Nie, ty się stajesz coraz większy. Ej, uspokój się, ty nie możesz być gruby. Wiesz o tym. Po chwilę, jeszcze bardziej rosnę. Co to ma być? A, czemu Luczek się tak powiększa? O nie, ja muszę od niego uciekać. On się robi mega groźny i teraz stał się ogromny. O, dobra, jestem taki głodny i wolny. Pipek, podejdź tu do mnie. Ale po co, Luczek? Niezbyt mi się to podoba. Czy ty chcesz mnie teraz zjeść? Nie, jak to zjeść? Tylko podejdź, wezmę, zjem twoją główkę. A, czemu moją główkę? Zostaw mnie, nie! Ja jestem teraz najmniejszy i muszę ci uciec, bo Luczek jest taki gruby i ma zamiar mnie zjeść w całości. A, miam, miam, idę po tych drabinkach, taki wielkolud, tak jest. No nie, dobrze, że jesteś mega wolny, to mogę ci uciec, a ja jako taki malutki Pipek muszę uciekać tutaj na górę i teraz mnie nie dogonisz. A właśnie, że dogonię, patrz jaki jestem szybki, chodź tutaj. A, jak ty się tak szybko tutaj dostałeś, ale patrz, wszedłem teraz w tą rurę i co, nie wejdziesz do niej. Czekaj chwileczkę, w takim razie zacznę biegać w kółko i może się pomniejszę. Zaraz, jak ty tak się pomniejszasz? Ej, co tobie się stało? No nie, teraz jesteś mały i dobrze, najlepiej tacy zostajmy, bo jak jesteśmy tacy malutcy, to tak fajnie wyglądamy. Tylko chwila, wow, spadłem tutaj na dół i czekaj, teraz musimy wybrać drogę. W zależności od tego, czy jesteśmy chudziutcy, to wybieramy taką zieloną, a jak ktoś jest gruby, to musi wybrać czerwoną. Dobra, to ja idę tędy, o mnie, mnie, patrz jak cisnę. Nie, ty się do mnie cały czas zbliżasz i czy mi się wydaje, tutaj jest jedna wielka zjeżdżalnia. Tak, lecę tutaj na dół, ale czekaj, Luczek, czy mi się wydaje, ja się zaczynam powoli pomniejszać i o, jestem teraz taki gruby. O nie, Pipek, ty teraz jesteś przenajwiększy. O, widzisz mnie? Ej, ja się nawet tutaj nie zmieszczę. No co, muszę się trochę pomniejszyć. Nie muszę być jakoś mega chudy, ale muszę być odrobinkę chudszy, a ty jesteś takim bobaskiem. O, dobra, ale jestem i Pipek, ja nie mogę zostać zjedzony przez ciebie. Spokojnie, ja akurat taki głodny jeszcze nie jestem. Może dlatego, że nie jestem taki duży, ale teraz bym cię zjadł. Co, jak to zjadł? O nie, Pipek, nie pozwolę ci na to. Chodź tutaj, odpycham cię. A, co ty mi zrobiłeś? Przecież ty byłeś taki malutki. I czekaj, ja muszę znowu przejść od tego miejsca. Ha, widzisz, to jesteś tak daleko. Nie wytrzymam, ale zaraz cię złapię. Spokojnie, tylko jestem chyba za gruby na tą zjeżdżalnię. Więc muszę się pomniejszyć do najmniejszych rozmiarów. I czy mi się wydaje, będąc takim chudziutkim, jesteśmy strasznie szybcy. O tak, to mi się podoba. Tak, i przeskakiwanie laserów jest takie proste. Jakbyśmy byli grubi, to mielibyśmy problem. No tak, ale tutaj jesteśmy trochę malutcy. Im wyżej skaczemy, tym gorzej dla nas. Ja bym się tak troszeczkę powiększył. Może nie na maksa, ale czuję się grubszy. Faktycznie, ty jesteś taki duży. Patrz, tutaj są jakieś drzwi, ale ja mam pomysł. Dawaj, przeskoczę to jako taki chudy. Ej, co ty robisz? A, co my zrobiliśmy? Ej, ja też chyba to przeskoczyłem, ale wpadłem do jakiegoś dziwnego miejsca. Tutaj są jakieś kolce i chyba musimy być malutcy.
malutcy, bo jak będziemy zbyt duzi, to te kolce o nas zabiją. Ty nie możesz być taki gruby, tutaj musimy być mega chudzi, żeby przejść przez to. No nie, serio, ale racja. Jeżeli stanę się taki chudziutki, to wtedy te kolce nie dosięgną, a tutaj te kolce są tak blisko. Widzisz to, Pimpek, musimy przejść będąc chudymi, tak jest. Uf, udało mi się, ale prawie by mi się nie udało. A teraz, Luczek, a to jest za wysokie, nie wskoczymy tu. Czekaj, tutaj musimy troszeczkę się powiększyć. Ale czekaj, będziemy tacy grubi, to nie wystarcza. Trzeba być na maksa największym grubasem na świecie, żeby wskoczyć na te platformy. Wiesz co, Pimpek, ty mnie zaczynasz wkurzać jako kolega. Ej, dlaczego? Przecież byliśmy tak samo grubi. Czemu jesteś na mnie zły? No bo ty mówisz, że ja jestem gorszy od ciebie. Dobra, wiesz co, Pimpek, za chwilę rozwiążę to inaczej. Jak ty chcesz to rozwiązać? A, zostaw mnie, ja jestem może trochę lepszym grubaskiem od ciebie, ale to nie oznacza, żebyś był na mnie zły. I gdzie teraz mamy iść, bo ja tutaj nic nie widzę. Ej, czekaj, tutaj są przecież strzałki i taka malutka dziura, czyli musimy się pomniejszyć. No, maksa, trzeba być takim patykiem, bo ty tak nie wejdziesz. Jak to nie, przecież wskakuję, zobacz, idealnie. No nie, jesteś za gruby, patrz, a ja wejdę tu, a i na spokojnie, jak mróweczki, możemy sobie tędy przejść i lepiej się nie zwiększać, to znaczy troszeczkę możemy się powiększyć, ale tego miejsca i tak jest strasznie mało, lepiej tego nie róbmy, a tutaj chwila, o co tutaj chodzi? Musimy przejść przez ten labirynt i za strzałkami. Ale nie, wiesz co, nie chce mi się tego przechodzić, jak stanę się gruby, to patrz na to, ej, mogę przejść tutaj górą i co, nawet nie musiałem o tym myśleć. Nie no, Pimpek, ty zaczynasz mnie wkurzać, dobra, ja lecę tędy. O tak, skaczymy po owockach, ale pyszna sprawa, sam bym sobie je zjadł, a teraz chwileczkę, o nie, chyba nie mogę być aż taki gruby, muszę trochę zrzucić mojej masy, żeby być malutki. Haha, ty jesteś taki duży, dobra, wiesz co, a ja tutaj przechodzę. Co, jak to tam przyszedłeś będąc mały, nieważne, ja teraz się pogrubiam, teraz się schudzam i znowu muszę się pogrubić, o tak. Udało mi się opanować tą technikę do perfekcji, mogę sterować idealnie, czy chcę być tutaj takim mega grubaskiem, czy mega chudym. I uwaga, tu są jakieś straszne kolce, a ty, Luczek, jesteś tak w tyle, nie przejdziesz tego, jak nie będziesz gruby. Jak to nie przejdę, patrz, jestem tuż za tobą, za chwilę to wygram. No tak, ale z drugiej strony, im jesteś chudszy, to tym szybciej chodzisz, przynajmniej mam takie wrażenie, ale o, łatwiej spadnąć. Dlatego jak sam zauważyłeś, bycie grubym nie jest takie złe. Ta grubość pozwala ci przejść różne poziomy. No zgadza się, ale tutaj są jakieś miecze i szczerze, bycie grubym chyba mi się tu w ogóle nie przyda, za to bycie chudym. Ojeju, dobra, uważajmy na te miecze i lecę do przodu. Nie, zostawcie mnie. Ty jesteś tak daleko, no nie, ja jestem tuż za tobą. O tak, i teraz musimy się znowu wcisnąć tutaj. A chwila, co by się stało, jakbym... O, był taki gruby, nie, mój ekran. Ej, czekaj, ja w ogóle tutaj bokiem mogę tylko chodzić, o nie. Chyba jednak wolę być tutaj chudziutki. Tak będzie o wiele łatwiej się przecisnąć, niż będąc takim mega grubasem. I Luczek, coś mi się wydaje, że ja jestem mega przed tobą, a ty, ciebie w ogóle nie widzę. A nie, jesteś tutaj za mną. Jako taki chudziutki, Luczek, no co? Ja będę pierwszy, patrz jak szybko cisnę. Tak, szybko ciśniesz, to patrz to, ja dostałem taki latający dywan jako taki gruba. Ej, co? Skąd ty go masz? No nie! To jest nieuczciwe. Ty oszukujesz, tak, używasz tego dywanu, chociaż ja nie mogę być gorszy i mogę go tutaj kupić za 250 robuxów. I zobaczmy, czy on w ogóle zadziała. Ej, mam też ten dywan i patrz, jako taki grubas mogę sobie tu przechodzić. Ej, chwileczkę, ty jesteś za gruby, no nie! I czekaj, co się stało? Ja chyba zginąłem to przez te kolce, albo może dlatego, że wypadłem i mój magiczny dywan, on przestał działać! Musisz naprawdę dobrze to przechodzić, to nie jest takie proste. Oła, to było jednak takie trudne, ale wiesz co, nie obchodzi mnie to, może jednak się teraz zmniejszę i czekaj, a co się stało z moim dywanem? Jak ja jestem taki chudy, to on tak dziwnie wygląda. Ten dywan jest nawet większy ode mnie, a ty, Luczek, jak ci idzie? O, jesteś tutaj gruby i ledwo to przechodzisz. Jak to ledwo? Miam, miam, patrz jak ja cisnę. No nie, ja na dywanie robię to w sekundę i nawet nie muszę się zmniejszać, powiększać, po prostu sobie idę na sam koniec, a mnie bardzo ciekawi, co by się stało, jakbym teraz na tym dywanie się powiększył. Jesteś takim grubaskiem na dywanie, Pimpek, poczekaj na mnie, patrz to. Nie ma szans, co ty tam niby robisz? Ej, faktycznie, ty to nieźle szybko przechodzisz, nie ma szans, ten dywan jest teraz taki malutki, a jak się znowu zmniejszę, to patrzcie, ten dywan jest 100 razy większy ode mnie, a ja lecę na sam koniec, muszę być pierwszy przed Luczkiem to przejść. Ty oszukujesz, Pimpek, to się nie liczy. Sorry, Luczek, ale wszystkie triki są dozwolone i teraz wystarczy, że wejdę na tą spiralę jako największy grubas na całym świecie i tak udało mi się i co, kto jest lepszym grubasem, no pewnie
pewnie, że ja.